Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie, ziom.
Witajcie, detailingowy dziadzia, autograf, diaronizer, rim cleaner, słuchaj, zapach i od tego zacznę. Jeżeli chodzi o Dejrona, no to tu jest petarda. Czuć, że on gdzieś tam jest. Obłędny, naprawdę. Jeden z przyjemniejszych Dejronów, którymi pracowałem. Szkoda, że tylko mam taką małą buteleczkę, ale ja sobie kupię większą, nie ma bata. Postarałem się zarzucić go na felunek i wytrzaskać maksymalnie, czyli popracować nim maksymalnie. Dorzucać, pędzlowanie. Obłęd. Naprawdę. Produkt zarzucasz, on jest taki płynny, ale później gęstnieje i potrzebuje trochę czasu, jak się rozpędzi. Całkiem fajnie wybiera. Naprawdę. Naprawdę całkiem fajnie. Na chwilę obecną chyba to jest pierwszy produkt, który mi tak konkretnie usiadł, jeżeli chodzi o autograf. Naprawdę. Rewelacja. W ogóle przyjemność pracy. O, właśnie. Pędzlowanie. Poezja. Rękawica również. Co chciałem dodać jeszcze? Kurczę, i ten zapach. Naprawdę, on czuć, że jest Dejronem, ale jest tak pięknie oszukany, jest tak fantastycznie, że kurczę, no... miałem wrażenie, że kurczę, na początku jak go gminąłem, to myślałem, że to jest jakiś kurczę taki klinerek. Typowy, zasadowy. Co się okazało, jest to Dejronik. Tak, to będzie chyba najlepszy produkt, który do tej pory miałem chyba z autograf, no, którego używałem. Tam jeszcze kilka produktów jest, także tutaj to z czystym sumieniem polecam i naprawdę później poprawiłem to innym Dejronem, niewiele tam zdziałał, naprawdę niewiele. Ten produkt, no, na jedną felgę straciłem właśnie te 100 ml produktu, gdzie praktycznie wypracowałem do zera lotną rdzę. Tam naprawdę niewiele zostało, tam jakiś jeden punkcik, czy może dwa. Także no, kurczę, lubi długą pracę, lubi dorzucić, popracować, zostawić i on wtedy znowu zaczyna się uaktywniać i znowu wybiera i znowu pojawia ci się ta lotna rdza, w których miejscach była. Także kurczę, no, jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. No dobra, super produkt. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!